dzisiaj była konferencja, na której prezentowałaś coś szczególnego. Zgadza się, dzisiaj wyszła moja płyta winylowa i jestem ogromnie szczęśliwa, bo właściwie już okryła się złotem, więc to jest dla twórcy bardzo duże wyróżnienie i no cieszę się, że już wpadła w ręce moich fanów. Za nami też jest Eurowizja. Nie wiem, czy widziałaś, ale były urywki z twojego występu. Co czułaś, widząc, wspominając być może to, co się wydarzyło na tamtej scenie eurowizyjnej? Właściwie to zauważyłam, że my jesteśmy co Eurowizję wspominani, ale myślę, że to jest dobrze, dlatego że na Eurowizji liczy się również to, żeby zapadać w pamięć. I zapadłyśmy. Ja pamiętam przepiękne stroje dziewczyn z Mazowsza i w ogóle ta cała atmosfera. To było chyba największe przeżycie w mojej całej karierze. Ja też nie mogę nie zapytać, co myślisz o tym werdykcie, że wygrała Ukraina, że Krystian Ochman był na 12 pozycji? Czy ta piosenka była dobra sama w sobie? Faktycznie jest to może dla niektórych kontrowersyjne, że akurat w takiej sytuacji, nie wiem, ciężko mi to ocenić. Faktycznie może polityka nie do końca powinna być związana z tym konkursem, ale sama w sobie piosenka naprawdę jest fajna, więc ciężko mi ocenić tą sytuację. Też burza przytoczyła się przez media, jeśli chodzi o punktację przez jury z Ukrainy dla Krystiana. Polska dała 12 punktów. Co sobie pomyślałaś, słysząc, że jednak Krystian dostał tylko 0? To znaczy, tylko aż. Słyszałam, że publiczność ukraińska dała 12 punktów. No to chyba to się najbardziej liczy. A nie wiem, może jury się pomyliło na przykład? Mam nadzieję. Cześć, to Michał Szczygieł. Zapraszam Was do obserwowania kanału Przeambitni, komentowania. Do zobaczenia.